Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku tematem głównym jest upadek rządów prezydenta Bashara al-Assada w Syrii. Przeanalizuję dla państwa okoliczności upadku tej władzy, tego systemu politycznego, ewakuacji Asada do Federacji Rosyjskiej i pytanie, oczywiście, w tym wszystkim, które jest bardzo istotne. Kto na tym najwięcej zyskał, kto na tym najwięcej stracił i jakie to będzie miało konsekwencje geopolityczne dla Syrii, Bliskiego Wschodu i samej Europy. Myślę, że już na samym wstępie warto przytoczyć słowa premiera Izraela Benjamin'a Netanyahu, który powiedział: Cytuję, Zmiana władzy w Damaszku otwiera nowe możliwości dla Izraela. Koniec cytatu. O tym w dzisiejszym odcinku. A ja Państwa serdecznie zachęcam do. Subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do głównego tematu. Wczesnym rankiem 8 grudnia 2024 roku świat obiegła informacja o upadku rządów prezydenta Bashara al-Asada w Syrii. Po ponad 50 latach rządy rodziny Asadów w Syrii zakończyły się. Nastąpiła, nastąpiły skutki błyskawicznej ofensywy, nazwijmy to opozycji, która zakończyła się zdobyciem Damaszku, zmuszając prezydenta Asada do ewakuacji. Taką bezpieczną przystań prezydent Asad wraz ze swoją rodziną znalazł w Federacji Rosyjskiej. Bardzo sprawnie przeprowadzona operacja powietrznej ewakuacji, która moim zdaniem była już dawno zaplanowana. I można powiedzieć, że cała ta błyskawiczna, błyskawiczna opera, operacja zdobycia Damaszku też była niezwykle zastanawiająca. Syryjska Armia Arabska, a zatem. Oficjalne siły zbrojne, podległe prezydentowi Asadowi, właściwie stawiały zaledwie symboliczny opór. W odstępach kilku godzin padały kolejne miasta. Na łamach podcastu geopolitycznego relacjonowałem Państwu zdobycie Aleppo. Mówiłem o tym, że wtedy, podczas zdobycia tego miasta, prezydent Asad był z wizytą w Moskwie. No i niewątpliwie to wszystko wskazuje na to, że ani, ani sam prezydent Bashar al-Assad, ani te państwa, które go wspierały, takie jak Islamska Republika Iranu czy Federacja Rosyjska, nie mieli zamiaru, nie mieli zamiaru stawiać twardego, zaciętego oporu. Gdyby tak rzeczywiście było, to walki byłyby niezwykle krwawe, wielomiesięczne, a może nawet Kilkuletnie, natomiast tutaj mieliśmy Blitzkrieg, właściwie te miasta były zaledwie symbolicznie chronione, takie jak Homs, właśnie Damaszek czy Aleppo. Pytanie, jak to się stało, że po tych 13 latach wojny domowej Bashar al-Assad właściwie no, oddał władzę? No, tak to trzeba, trzeba nazwać, bo, bo nie doszło do powtórki chociażby z tego, co widzieliśmy w Libii podczas tak zwanej arabskiej, arabskiej wiosny. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która jest konsekwencją w moim, w moim przekonaniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To jest na jednej, na jednej płaszczyźnie, na drugiej płaszczyźnie oczywiście jest to głęboka konsekwencja tego, co robi Izrael po 7 października 2023 roku i na poparcie tych moich słów jeszcze raz zacytuję premiera Benjamina Nataniahu, który powiedział, oczywiście już tak jak na wstępie powiedziałem, że zmiana władzy w Damaszku otwiera te nowe możliwości dla Izraela, dodał tutaj Nataniahu, że Izrael wyciąga rękę przyjaźni, jak to określił, do wszystkich Syryjczyków, którzy chcą żyć w pokoju i Nazwał wprost upadek władzy Asada w Syrii, to jest cytat, bezpośrednim rezultatem izraelskich ataków na libański ruch Hezbollah i Iran. I to jest moim zdaniem bardzo istotny klucz do zrozumienia tego, co się naprawdę w Syrii wydarzyło. Doszło do pewnego rodzaju porozumienia mocarstw z tym związanego. Nie ma tutaj, tak jak mówię, wielomiesięcznych walk krwawych. Doszło do płynnego w miarę płynnego oczywiście przekazania władzy czy też zmiany systemu, systemu politycznego który jest niezwykle korzystny dla Izraela uderza w, pewnym, w pewien oczywiście sposób w interesy Iranu ale też trzeba jasno powiedzieć że od pewnego czasu od wielu miesięcy na terenie Syrii dochodziło do bardzo dziwnych do bardzo dziwnych śmierci różnych wysoko postawionych Oficjeli świata szyickiego, także tych związanych z Hezbollahem, w samym, no, wśród wielu komentatorów przychylnych Iranowi pojawiały się oskarżenia pod adresem prezydenta Bashara al-Assada, że tak naprawdę balansuje, że gra z dwoma skrzydłami geopolitycznymi. Z jednej strony jest w tej drużynie rosyjsko-irańskiej, z drugiej strony. No pozwalając na tego przeprowadzanie tego typu operacji likwidacji wysokich rangą właśnie działaczy organizacji szyickich no w jakiś sposób też porozumiał się z tym skrzydłem amerykańsko-izraelskim. Ile w tym prawdy trudno powiedzieć, niemniej jednak rzeczywiście sama fala tych śmierci była bardzo mocno zastanawiająca na terytorium, na terytorium Syrii, jak i bardzo zastanawiające jest to, że po wizycie w Moskwie Asad nie nakazał takiej rozpaczliwej i twardej walki o utrzymanie swojej władzy, ale właściwie całość systemu złożyła się jak domek jak domek z I w tym momencie jeszcze warto podkreślić to, że wielu komentatorów, a zwłaszcza z tak zwanych altmediów, czyli mediów alternatywnych, bardzo myli się w swojej ocenie polityki rosyjskiej na Bliskim Wschodzie. Część właśnie, spora część tak zwanych altmediów upatrywała Rosję jako takiego, powiedziałbym, Ideologicznego wręcz sojusznika Iranu czy tak zwanej irańskiej szyickiej osi oporu. No nic, z tych, nic, nic z tych rzeczy. Polityka rosyjska jest polityką balansowania między Izraelem a Iranem, gdzie bardzo często, a powiedziałbym, że naprawdę bardzo często, opowiadała się po stronie Izraela i te szereg szereg wypowiedzi i prezydenta Władimira Putina i Siergieja Ławrowa z ostatnich lat, które bardzo dobitnie pokazują, że Rosja bardzo mocno wspiera bezpieczeństwo Izraela, że tak to określimy. Zresztą takie słowa padają, chociażby padały w 2023 roku 19 listopada, kiedy kiedy Siergiej Ławrow Powiedział wprost, że Władimir Putin od zawsze popierał tak zwane żelazne bezpieczeństwo Izraela. Czy w tej ostatniej bardzo ważnej ro rozmowie, w tym bardzo ważnym wywiadzie dla Sky News y Arabia y z 20 września 2024 roku, kiedy Siergiej Ławrow również przyznał, że dla Rosji, dla interesów rosyjskich, bardzo istotną kwestią jest bezpieczeństwo Izraela. Mogę tutaj oczywiście fragment zacytować z tego, z tego wywiadu. Ławrow powiedział: Cytuję. Mam wielu przyjaciół w Izraelu. Zdecydowana większość z nich rozumie, że kwestia państwa palestyńskiego musi zostać rozwiązana i że tłumienie naturalnych praw narodu palestyńskiego jest niedopuszczalne. I dalej. Osobiście mam dobre relacje z wieloma moimi izraelskimi kolegami. Mówiąc o polityce blisko wschodniej, prezydent Władimir Putin podkreśla pełne zaangażowanie Rosji w bezpieczeństwo i podstawowe interesy państwa Izrael. Koniec cytatu. I oczywiście, tutaj Rosja wychodzi z za założenia. Tego dwupaństwowego, czyli prawa także narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa, ale fundamentem jest zaangażowanie w bezpieczeństwo i podstawowe interesy państwa Izrael, czego Rosja wielokrotnie dawała już wyraz. I chociażby w tym kontekście warto rozpatrywać to, co się obecnie wydarzyło, wydarzyło w Syrii. Żadnych twardych dowodów oczywiście na takie rozmowy nie mamy, no bo takie rozmowy generalnie są toczone poza, poza jakimikolwiek kamerami. To się odbywa zakulisowo na poziomie służb specjalnych, na poziomie tak zwanej głębokiej dyplomacji, ale niewątpliwie Rosja godząc się na to, aby nie stawać tutaj, można powiedzieć, w twardym oporze za Asadem, a przecież mogła wesprzeć Asada siłami powietrznymi, dronami, środkami walki radioelektronicznej razem z Iranem. To, to można było przeciągnąć nawet ten upadek Asada, nawet powstrzymać ten upadek Asada. Moim zdaniem, patrząc na siły dżihadystów, na ich dość skąpą obronę, Powietrzną obronę przeciwlotniczą, to, to była szansa na powstrzymanie. Natomiast ta sama zgoda na ten, na ten upadek była swego rodzaju także gestem Rosji względem nowej administracji amerykańskiej. Wiemy, że Rosja jest przede wszystkim mocarstwem kontynentalnym i upatruje swoje siły na kontynencie. Natomiast no, tego typu bazy, jak baza morska w Tartus w Syrii, to jest pewien element dopełniający tej polityki. To jest ewidentnie próba gry na nowy porządek międzynarodowy, na nowy ład światowy, na nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Wycofując Asada z Syrii, Moskwa jasno dała dała jasny sygnał dotyczący podziału stref wpływów na świecie. W mojej ocenie tak należy to odczytywać. To jest jasny sygnał dla Donalda Trumpa, dla administracji amerykańskiej, dla amerykańskiego głębokiego państwa, dla Proizraelskiego lobby w Stanach Zjednoczonych i dla samego Izraela jest jasny sygnał dotyczący budowy nowej architektury bezpieczeństwa z nowym podziałem stref wpływów. I tak moim zdaniem należy to odczytywać. Natomiast to, co stało się w, za sprawą wpisu. Premiera Donalda Tuska, premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest moim zdaniem kompletnym w ogóle niezrozumieniem całej tej sytuacji. No jeżeli komentuje się zdobycie przez dżihadystów Damaszku w sposób, no, można powiedzieć, entuzjastyczny, no, w sposób pozytywny, to, jest, to, to świadczy o kompletnym niezrozumieniu przez samego premiera Donalda Tuska, jak i przez jego otoczenie tego, co naprawdę wydarzyło się w Syrii 8 grudnia 2024 roku. Spójrzmy na słowa premiera Tusk'a. W serwisie X, czyli na dawnym Twitterze, premier Tusk napisał w języku angielskim, co przetłumaczę. To jest cytat: "Wydarzenia w Syrii uświadomiły światu po raz kolejny, a przynajmniej powinny uświadomić, że nawet najbardziej okrutny reżim może upaść, a Rosja i jej sojusznicy mogą zostać" pokonani koniec koniec cytatu No myślę, że tutaj otoczenie premiera Donalda Tuska pion analityczny w kancelarii premiera, jeśli taki w ogóle jeszcze istnieje, zaplecze eksperckie, jeżeli takie w ogóle istnieje w partii rządzącej, w koalicji rządzącej polską kompletnie nie odrobiło Lekcji z tak zwanej arabskiej wiosny, z tego co się wydarzyło w latach 2000, w roku 2011 i kolejnych, chociażby w Libii, co się wydarzyło po upadku rządów. Muamara Kaddafiego po zabiciu prezydenta Muamara Kaddafiego. No tutaj oczywiście do zabicia prezydenta Syrii nie doszło. Doszło do sprawnej ewakuacji, do przygotowania całej, całej tej zmiany systemu politycznego, ale no nie trzeba być jakimś wielkim strategiem, nie trzeba być Machiavellim ani Klausewicem, aby, aby wiedzieć, że nie ma się z czego cieszyć, a zwłaszcza Polacy, Europejczycy nie mają się z czego cieszyć z, z upadku rządów, Prezydenta Asada, bo to oznacza kolej, kolejny etap destabilizacji Bliskiego Wschodu, to oznacza kolejną falę uchodźców. Ja w ogóle tego nie rozumiem jak można się cieszyć ze zwycięstwa dżihadystów, skrajnych islamistów, którzy mają naprawdę krew cywilów na, na rękach. Za chwilę zresztą scharakteryzuję państwu przywódców tego tej rebelii, no tak nazwijmy, no czyli twarze rebelii, no bo wiemy, że za sznurki pociągali znacznie więksi gracze niż, niż ci z HTS-u, to tylko, to tylko wykonawcy, to tylko ręce, mózgi zupełnie gdzie indziej były. Natomiast no, nie wiem kompletnie jak można się cieszyć. Z, ze zwycięstwa ludzi związanych z Al-Kaidą, z państwem islamskim. No to jest kompletne pomieszanie z poplątaniem. Doskonale wiemy, że konsekwencją tego obalenia rządów, czy obalenia, no, zmiany systemu politycznego w Syrii, będzie, będą mordy w Syrii, będzie, będzie terror, będzie wielka fala uchodźców. Z Syrii, wśród których być może znajdzie się wielu terrorystów. Wielka fala, która dotrze do Europy, dotrze do Unii Europejskiej. To będzie oznaczać potężne problemy dla całej Unii Europejskiej, dla Europy, dla wszystkich państw, także dla Polski. Więc to jest kompletne niezrozumienie. Niezrozumienie tego, że Rosja gra w bardzo ścisłej, powiedziałbym, takim porozumieniu na wielu płaszczyznach strategicznych z Izraelem, że Rosja ma, utrzymuje cały czas komunikację strategiczną ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę zobaczyć, że wojna w Syrii jest utrzymy że wojna na Ukrainie jest utrzymywana. Cały czas na takim bardzo ograniczonym poziomie, w pełni kontrolowanym, jeżeli chodzi o drabinę eskalacyjną. Nie dochodzi do atakowania ośrodków kierowania państwem ukraińskim, nie dochodzi do atakowania linii zaopatrzenia. Tysiące ton sprzętu idzie cały czas z zachodu na Ukrainę. Załęski bez żadnego problemu podróżuje sobie po całym świecie, przyjmuje w Kijowie delegacje z całego świata. Nie, nie jest atakowany ośrodek kierowania państwem ukraińskim. To jest utrzymywane na bardzo ograniczonym poziomie absolutnie żadnej wojny pełnoskalowej. W związku z tym ta komunikacja strategiczna ze Stanami Zjednoczonymi jest cały czas prowadzona, jest prowadzona z Izraelem, jeżeli chodzi o Moskwę. I tutaj mówienie o jakiejś porażce, porażce właśnie Rosji czy, czy porażce sojuszników rosyjskich no jest kompletnie nieporozumieniem, nie, niezrozumieniem tego, że idzie tutaj gra o nową architekturę bezpieczeństwa, że to że ta zmiana jest jak najbardziej korzystna z punktu widzenia pewnej, pewnej logiki transakcyjnej, z, z punktu widzenia Moskwy. I Moskwa liczy tutaj teraz na, na odwzajemnienie się tej koalicji, nazwijmy to izraelsko-amerykańskiej. Wiadomo gdzie i w którym miejscu na mapie to odwzajemnienie może nastąpić. No więc, otwieranie szampanów w Warszawie jest kompletnym po prostu nieporozumieniem. I chociażby w kontekście tych słów premiera Donalda Tuska warto przyjrzeć się temu, kto stoi na czele jednej z najważniejszych grup rebelianckich, która, która obecnie no, przyczyniła się do, do zmiany systemu politycznego w Syrii. Mam tutaj na myśli Hayat Tahrir al czyli organizację wyzwolenia Lewantu, ideologicznego spadkobierce Jabhat al-Nusra, frontu obrony ludności Lewantu, będącego... Będącego tak naprawdę no wprost syryjską filią Al-Kaidy. I to jest organizacja, która czerpie z bardzo szerokiego wsparcia Turcji, Turcji prezydenta Recepa Erdoana który no, szeroko angażował się w różnego rodzaju, takie powiedziałbym, wojny domowe na obszarze i Magrebu i Bliskiego Wschodu, jakby ta historia zaangażowania tureckiego w okresie arabskiej Wiosny jest znana. Zresztą to zaangażowanie w wojnę domową w Libii również jest znane, przyniosło konkretne wymierne korzyści. Republice Tureckiej. Natomiast tutaj niewątpliwie bez poparcia Turcji te sukcesy HTS-u nie byłyby takie znaczące. Natomiast na Warto także wspomnieć, że Amerykanie również wspierają jedną z grup rebelianckich, bardzo, no, bardzo mocno szkolą opozycyjną, nową armię Syrii, tak zwaną nową armię Syrii, czyli swego rodzaju następcę Wolnej Armii Syrii, nawiązującą do tradycji Wolnej Armii Syryjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o HTS Hayat Tahrir Sham, to tutaj twarzą, personifikacją także tej rebelii stał się Abu Muhammad al-Dżulani, 42-letni Islamista 10 lat temu jeszcze, no, namianowany, że tak powiem, czy mianowany, okrzyknięty przez Stany Zjednoczone jednym z najgroźniejszych terrorystów. Za jego głowę wyznaczono nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów. To był człowiek przez, pochwycony przez żołnierzy amerykańskich, przesłuchiwany przez amerykańskie służby specjalne, siedział w amerykańskim więzieniu w Iraku. W dziwnych okolicznościach został uwolniony, po czym ogłosił, że już jego głównym celem nie jest walka. Ze Stanami Zjednoczonymi ani z wojskami amerykańskimi. To taki dziwny zbieg okoliczności, oczywiście mówię ironicznie, takich zbiegów okoliczności było na Bliskim Wschodzie znacznie, znacznie więcej. W każdym razie, Abu Muhammad Al-Dżulani jest oskarżany o wiele przestępstw, o wiele zbrodni, o wiele mordów, o akty terroru. To pokazuje, co Syrię czeka w następnych tygodniach, w następnych miesiącach. I ten zachwyt premiera rządu, rządu polskiego jest kompletnie no, nie na miejscu, patrząc na bogatą kartotekę, jaką Al-Dżulani ma w różnego rodzaju międzynarodowych organizacjach. Julani od początku syryjskiej wojny domowej był namiestnikiem państwa islamskiego w Iraku na Syrię. Państwo islamskie w Iraku to jest nazwa irackiej Al-Kaidy. Był namiestnikiem państwa islamskiego właśnie na Syrię i jego misją było budowanie struktur dżihadystycznych. No to też jasno pokazuje, jak bardzo rusofobia, jak bardzo takie ślepe zapamiętanie się w bardzo złych emocjach w Polsce, w establishmencie, w Warszawie, powoduje kompletne oderwanie od rzeczywistości. I jakby opowiadanie się, no po co po stronie dżihadystów, no to to jest. Coś niezrozumiałego w ogóle to, co się dzieje w reakcjach, w reakcjach rządów w Warszawie i właśnie wśród pseudoelit III Rzeczpospolitej. To jest, jeżeli chodzi o al to jest człowiek, który podsycał rewolucję, który radykalizował przebieg rebelii. To jest człowiek, który jeszcze w 2012 roku powołał do życia już wspomniane przeze mnie organizacje, czyli tą, ten Jabhat al-Nusra, to jest syryjska filia Al-Kaidy. No tam do, oczywiście dochodziło do różnego rodzaju konfliktów wewnętrznych i tak dalej, natomiast no, jest to człowiek, który, na, który jest oskarżany o naprawdę bardzo, bardzo poważne zbrodnie, zbrodnie wojenne. I to patrząc na to, co oczywiście się dzieje, jak Kurdowie również sobie radzą, jak, jak te, te związki z partią pracujących Kurdystanu, ma YPG, prawda, i ich postępy, no można się spodziewać, że dojdzie do kolejnych konfliktów. Niewątpliwie Turcja nie będzie chciała dopuścić do powstania państwa kurdyjskiego. Byłoby to w naturalny sposób zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Turcji. Tak jest to odczytywane. W związku z tym, z punktu widzenia Izraela, kluczowe jest, można powiedzieć, rozerwanie dostaw z Iranu. Przez Syrię do Libanu i Pozbycie się Hezbollahu, wyeliminowanie zagrożenia ze strony Hezbollahu, ostateczne po prostu, tak to można określić. Natomiast z punktu widzenia Turcji będzie powstrzymanie stworzenia Kurdystanu i zdławienia tej rebelii, rebelii kurdyjskiej. Tak moim zdaniem należy na to, na to dzisiaj patrzeć, jeżeli chodzi o te wewnętrzne sprawy Natomiast Syrii. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, możemy się spodziewać, tak jak już wspomniałem, napływu uchodźców z, z Syrii, różnego rodzaju migrantów, wśród których no niestety prawdopodobnie znajdą się różnego rodzaju osoby powiązane z radykalnymi ugrupowaniami, z różnego rodzaju dżihadystycznymi ugrupowaniami, co będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Europy. W mojej ocenie, w dłuższej perspektywie może to być także bardzo niebezpiecznym pretekstem dlatego aby władze poszczególnych państw bardziej jeszcze zaostrzały. Różnego rodzaju rygor i ograniczały wolności obywatelskie pod pretekstem zagrożenia terrorystycznego. Moim zdaniem tego typu działania mogą być podejmowane także na szczeblu całej Unii Europejskiej, stąd nasili się tendencja do federalizacji Unii Europejskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.